Cześć, witamy Was w kolejnym vlogu. Cześć, mamy dzisiaj 3 października. Może na początek tak zaczniemy od tych spraw organizacyjnych. Ogólnie to jeszcze nie wiem, jak mnie tam słychać, bo jest tu pierwsze nagranie w kabinie, w ciągniku. A jak tam niektórzy doskonale wiecie, skrzynia elektrokomand w Grucholandach jest dosyć uciążliwa pod względem hałasu. No miałczy, jak sami słyszycie. Może trochę przygazuje, no nie wiem, jak to słychać. Pewnie słychać. No ale musimy się do tego przyzwyczaić. No, może jak vlogi oglądam innych tam youtuberów, też to tak wygląda trochę. Przeszkadza, ale jak się jeździ w kabinie, to nie jest tak źle. Można się przyzwyczaić. Bo ten dźwięk trzeba kochać. Tak. Tak musisz tam wchłonąć to wszystko. Tak. Żyć tym. Może takie coś jeszcze powiem, bo ogólnie często dzwonią do mnie telefony, jakieś tam sprawy, klienci, nie klienci, za usługami i tak dalej. Także jak będzie telefon, to na przyszłość zawsze robimy cięcie. Po prostu wytniemy tą część z tego vloga, żeby nie było to pokazane, a będziemy później kontynuować dalej. No i tak, no, co tu jeszcze takiego miałem powiedzieć kolego? No już chyba ze spraw organizacyjnych to wszystko. No, żeby tylko nas było dobrze słychać, bo nie wiem, naprawdę. W samochodzie jest, w ciągniku też jest cicho, tylko że ta skrzynia troszkę wyje. Teraz może nas lepiej słyszycie, bo zawracam. Najbardziej ta skrzynia wyje na 12. Tam wszyscy wiedzą doskonale, kto tam jeździ takim ciągniczkiem. My sobie dzisiaj talerzujemy po kukurydzy na ziarno. Tak, a akurat właśnie na 12, także jest ten problem. Jak będziemy orać, będzie 11, czasami 10, jak tam przyjdzie cięższa ziemia. Ale głównie się jeździ na 12 niestety. No. I co, robimy po kukurydzy na ziarno, talerzujemy, będzie siane tutaj żyto hybrydowe. Bezorkowo oczywiście. Może niektórzy tak sobie dziwią się po prostu, że bezorkowo po kukurydzy, no ale powiem tak, no od lat już, ja wiem, 7 lat tak siejemy. No już tak by było. Jeszcze nie mieliśmy swojego agregatu prawosiewnego, siali nam tam znajomi, wujek i jakoś to wychodziło, także już teraz sami wszystko robimy i wszystko siejemy bezorkowo, zboża ogólnie tylko orzemy po oborniku na zimę. Część tam się zostawia na wiosnę, żeby było gdzie ten obornik później wywieźć, bo wiadomo, się zbierają tego niemałe ilości. I tak to wygląda. Czasami jest tak, że trzeba jeszcze poprawić gruberem po talerzówce, jak jest mocniejsza kukurydza. Tak jak widzieliście na testach, tak. W ostatnim filmiku. Tak, talerzówka, którą testowaliśmy ogólnie, wypadła bardzo dobrze. Tam akurat na tym kawałku, gdzie był nagrywany filmik, była mocna kukurydza i musieliśmy poprawić dronem, dlatego tam dronem. Dronem to było nagrywane. Dronem nagrywane było dużo ujęć, większość. Ale jest tam już posiane, tutaj robimy dalej. Tutaj będzie bezpośrednio, nie trzeba nic poprawiać. Taki kawałek, który nie wymaga większych wkładów. Zależy jaka tam ziemia, czy cięższa, czy lżejsza. Jeszcze mi się troszkę myli podnoszenie talerzówki tam z tyłu na kołach, bo ostatnio talerzowałem, miałem węże odwrotnie podpięte. Się tak przyzwyczaiłem, że mi się trochę potrafi jeszcze tutaj popieprzyć. To się zdarzy. No, ale to parę hektarów mi przejdzie. Niedawno zaczęliśmy. Tak, ile mamy za sobą? Za sobą? No 5 hektarów. 5 wybiło. To już tak. Nie jest dużo, ale też nie tak mało. Już się pomału przyzwyczajam, bo z początku to mi się to co chwilę chwyliło. 60 by to chwilę talerzowało 5 hektarów. Pamiętam, to pole talerzowałem kiedyś 80, dwumetrową talerzówką, to trochę sobie pojeździłem. Wyskakałeś? Tak, nie. Jak skończymy, to pojedziemy tam 100 metrów dalej, mamy drugie pole. Także się nie martwcie, vlog się szybko nie skończy. No nie wiem, może się nie skończy, no zobaczymy jak tam będzie, czy będziemy mieli o czym opowiadać. A wy widzowie też piszcie w komentarzach tam, co byśmy mogli opowiedzieć, bo jest naprawdę kiedy, już się powtarzam, ostatnio to mówiłem. Jest kiedy, jest co opowiadać. Także. Jak się przyzwyczaję do tej kamery, także będę nagrywał co się da. A my tutaj jeździmy, trochę mi to ucieka.
strasznie no, nie lubię. Bo tutaj jak się zaraz odwrócę, może będzie widać, w tamtym roku był żrąb i tam tak zjeździli strasznie do pole z tym drzewem. Harwestery jeździły, forwardery woziły to drzewo i jest bardzo zajeżdżona ziemia. Jak orałem to na wiosnę tę siódemką, to miejscami to oj naprawdę miał co robić. Cztery skiby, a się potrafił no. przyduszać, musiałem redukować. Na zajeżdżone to... No jak ostatnio z gruwerem na poprzeczniaku było, nie? No, ale tutaj no pług się miejscami zagłębiał, miejscami rysował po ziemi, tylko dłutami tak to wyszło. Ale no nie jest źle, jakoś tam już to się doprowadza. Tutaj też miejscami jest piasek, muszę trochę wypłycać talerzówkę kołami, podeprzeć, bo wpada także no... Po ramę, nie będę wysiadał za każdym razem na wale i tam regulować to. Bez sensu. Ogólnie trochę mi się pić zachciało, powiem ci. Proszę bardzo. Siostro basen. Nie ma problemu, odkręcone, żebyś od linii nie uciekł. Tak. Talerzujemy talerzówką z Unigroup Cut XL, szerokość 320, zawieszana. W sumie ją można też podczepić na podnośnik. Ściąga się dyszę, zakłada belkę, na przykład taką jak mamy w kuglu i bez problemu można sobie zawiesić. A tak na przyszłość ogólnie to planujemy talerzówkę Mandama. Ogólnie tutaj wszyscy chwalą na terenie, paru znajomych ma, bardzo ładnie robią. Porównywalna jakość do zachodnich marek, także raczej padnie na nie. Trzeba polski rynek wspierać. Tak. No powiedzcie, ludzie się dziwią może, dlaczego ten kraj się tak rozwija wolno i tak dalej. No, jak ludzie kupują zachodnie maszyny i wszystko, no to tak będzie. No. Trzeba kupować swoje, wspierać. To będziemy mieli lepsze maszyny, firmy się będą rozwijać, wprowadzać nowe konstrukcje. Będzie z czego wybierać, a jak tak będzie, ktoś kupi polskie, ktoś tam zachodnie, tak wybierają sobie, no to jak to ma być? Fabryki upadły wszystkie w jednym czasie, no nie dziwię się, ale no jakoś tam pomału się to odbudowuje. Tak jak maszyna za plecami i talerzówka i Ibis, na Ibisy tyle ludzi narzeka, a my... Na Ibisy różne opinie słyszę, ogólnie z Unii. Maszyny są krytykowane, ale my tutaj nie narzekamy. Na filmikach sami możecie zobaczyć, że większość maszyn jest z Unii. Swoje robią, tak. Nie ma co. Talerzówka akurat miała być kiedyś Unia jakaś tam na zabezpieczeniach gumowych lub nawet sprężynowych, ale tutaj doradzili nam Mandama i dealer i tam znajomi. I już zdecydowane, że na pewno będzie Mandam. Niebieski pod kolor, ciągnika będzie ładny. Pod kolor. Będzie to raczej 5-metrowa maszyna, także ta szóstka już może mieć problem. Na jakichś tam lżejszych ziemiach, no ściernisko, pyciutko to może pójdzie, a już będzie trzeba bardziej tę siódemką. No tak. Jest to podczepić, to nie ma problemu. Tak. Tak jak tutaj jeździmy, mamy 1500 obrotów i tak niecałe 12 na godzinę. On tego nie czuje praktycznie. Mógłbym jechać szybciej, ale tu się wszystko zużywa. Talerzówka wtedy robi kopce, bo jest w układzie X. A też tego ziemia robi... taka. O, trochę jaszczysta. Się rozproszyłem i krzywo wychodzi. Ale nie, że się rozproszyłeś, tylko krzywe pole. Pole krzywe, ale ja też mówię do kamery, to jeszcze tak nie jestem. Niewyuczony jestem. Jak będzie vlog nie 2, tylko 102, to już będziesz wyuczony spokojnie. Tak. Niedługo nam wybije 1 000 000 wyświetleń na filmiku ze żniw, także bardzo się z tego cieszymy. Jak ktoś jeszcze nie widział, to na końcu damy odnośnik. Pewnie. Dobry pomysł. Żeby sobie wejść, zobaczyć. Tak, ogólnie to się jeszcze może przedstawimy. To są zapomniałem. Dobra, jest. To jest Grzesiek. To jest Filip, montażysta, kamerzysta, operator. Co ty ode mnie chcesz? Wszystko robiący, nic się nie bojący. A on jeździ, co ma kierownicę, a nawet jak coś nie ma kierownicy, to pojedzie. Nie ma, detem pojadę, wszystko. No. Ale kierownica najlepsza. Joystick. Tak, Manitou. Tak, na Manitou Cup też zapraszam.
kto śledzi nasz kanał na bieżąco, może zobaczyć, że wygrałem 2 razy z rzędu zawody. Zdobyłem pierwsze miejsce w pierwszej edycji, bo były 3. Miałem 2. miejsce, także mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie znowu zwycięstwo. No i tak się bawimy. No. Jakby to nie była ich manitka, tylko twoja, to byś jeszcze lepsze czasy miał. Na konkursie jest niby mniejsza manitka, ale ma troszkę gorszą widoczność. W naszej jest kabina wyżej ustawiona, po prostu lepiej widzę. Mimo, że i więcej nie ujeździsz. Tak, no oczywiście. Jeżdżę na co dzień, no to wiadomo, jakby to się skończyło. Niby jest joystick, wszystko to samo, ale jednak troszkę tam te reakcje, jakieś ruchy są inne. Tutaj nie wiem, jak nam zejdzie czasowo z tym kawałkiem. Jak będzie, ogólnie możecie napisać, jak długie te vlogi byście chcieli. Bo my tak, no na razie mówimy, co tam mamy, co nam przyjdzie do głowy. Jeśli będą jakieś pytania, będziemy odpowiadać. Tutaj już mamy... Tam jaka tęcza ładna. Tęcza, właśnie widzę. Skończymy ten kawałek, może podjedziemy na drugiego. Trochę nagrać, chociaż wątpię. Bo tu jeszcze... Bo tu jest... Jakby prosty był, to tak, może by się udało, ale to jest trochę rzeźbienie. Jest kawałek już może prawie skończony, ale mamy jeszcze dookoła objechać ramkę. Tutaj trochę takie są zawiasy, z boku płynie rzeka. Trzeba będzie to pomijać. Damy radę. Tak. Na koniec jeszcze wyjdziemy, nagramy tam troszkę z zewnątrz. Pokażemy, jak to wygląda. No i co by tutaj jeszcze powiedzieć? Zaczyna kropić. Kropić zaczyna. Ostatnio trochę popadało wilgoci, jak widać, może tam za nami. Jest dosyć, ale no ciągle mało, mogłoby być jej więcej. Trzeba tej wody, bo po tym roku to wyjątkowo. Popadało może nie mało, ale to jest nic, sucho było strasznie. Tak, może na głowę dzisiaj, czy nie? Nie, dzisiaj nie. We dwóch jesteśmy, ja się muszę oswoić, jak będę tam sam, kurde, co ja robię, jeszcze zawsze. Jak będę sam, to będę bardziej na głowie kamerę miał, także będziecie moimi oczami, jakby to widzieć wszystko. Może na jakąś fajną akcję z Manitou was wezmę, pokażę. Ostatnio byłem na takiej fajnej robótce, wstawialiśmy szyby do domu, takie nowoczesne szklane domy są w modzie. Jeżdżę często na to, zakładają mi taką przystawkę specjalną, taki uchwyt i wkładamy sobie szyby. Naprawdę zajęcie nie jest łatwe, trzeba mieć wprawę. Ja to na szczęście jakoś tam daję radę, ale nie jest przyjemne. Na pierwsze piętro taką szybę wstawić to... Nie, trzeba naprawdę jakbym tak, no wiecie jak w gospodarstwie, robi się do oporu, wiecie ile godzin się robi. A tam no tak duże jak 10 godzin bez przerwy te szyby na dokładność, to już bym chyba miał dość, już nerwowo bym nie wytrzymał. Czasami tam już takie momenty były, że gdzieś tam wkładam tą szybę, przede mną tylko balkon albo jakiś taras, nic nie widzę, wszystko na... Swoje odbicie w szybie na dole. Tak, swoje odbicie, a to mi też czasami trochę przeszkadza, jakoś tak i to no, dziwnie się czuję z tym. Tylko widzę, co mi tam ludzie z góry pokazują. No czasami walkie-talkie jakieś, ale to nie zawsze też jest. Czasami jednak lepiej, jak to pokażą, kiwną, ja to jakoś tam daję radę. A czasem też jak ludzie pokazują, to każdy inaczej, każdego inaczej trzeba interpretować. Tak. Nie bardzo można ufać. Dla mnie na dół to ogólnie jest jakoś tak pokazuje. No nie wiem, tak mam. A większość ludzi, jak widzę na tych budowach, pokazują, jakoś właśnie nie pomuje mu, tak pokazują i ja tak, no czasami mi się... Co, gazu dać czy co? Tak, ja już się przyzwyczaiłem do tego, ale jeszcze trochę mi to tak, no nie podchodzi, wolałbym po swojemu to. O, słoneczko wyszło, chyba nie będzie deszczu, bo kropi co chwilę tak, no już tak nie włączę wycieraczkę 2 razy i po deszczu. To nie włączaj wycieraczki. O, w sumie... Wycieraczka wiatr robi i przegania chmury. Tak, ty to zawsze masz te filozofie. Dokładnie. Jak ten nie powie coś, to nie może być. Nie wiem, ile tam mamy minutek już? Jest 15. 15 minut? No. O, to ja myślałem, że to jest 5. Szybko ten czas leci, powiem wam. W tej kabinie zawsze szybko czas leci.
Tylko no, w ogóle... niestety w szkołach się ciągnie, kurde. O, ja nic nie poradzę. Ja skończyłem szkołę w kwietniu. Tutaj Filip, ile ty masz jeszcze? Druga jeszcze klasa. 2,5 roku. To jeszcze trochę. Daj mi spokój. Ciężko mu tam wytrzymać. Tym bardziej czasami zdarza się, że przejeżdżam obok okien jego szkoły. Jak mnie zobaczy, to już jest ból, stękanie, zgrzytanie zębami. Musi być od razu telefon, bo kurde, nie idzie się z nikim dogadać. Proszę pani, muszę odebrać, zadzwonić, bo... Tak, telefon służbowy. Później snapy mi przychodzą. Tak. No właśnie, a propos snapa, muszę zrobić dzisiaj jeszcze. Zrobię snapa, że kręcimy vloga ogólnie. Snapa ostatnio zaniedbałem, jakoś nie chce mi się, nie mam czasu. Wszystko razem wzięte i tak się... Kiedyś kto on tam mnie ogląda, wiedział, że dodawałem bardzo dużo snapów. Było ich no naprawdę po kilkadziesiąt dziennie. Jak miałem ciekawą robotę, to dodawałem ile się dało. Aż ludzie mówili... Jedni mówili, daj spokój, za dużo, drudzi jeszcze więcej. I kogo to było słuchać, no. Także coś jeszcze miałem powiedzieć. Tu nagram snapa. Kurde. Znowu mi się pomyliło, no. Klimy ci. Tą zawieszaną kliny to ja kocham. Tak. Zresztą chyba jak każdy. Sobie pokręcisz, tylko musisz dwie strony równo kręcić. Kierownica bicia dostanie. Tak. Kierownica bicia dostanie, wytrze się nierówno to całe tworzywo. Pomału. Rzeka głęboka. No rzekę przetalerzuj, już będzie szybciej płynęło. Dziękuję bardzo. Już kiedyś wyciągałem 60 z tej rzeki. Po dach? Nie. Wody może nie ma dużo, tylko jest głębokie koryto. Tam jest miejscami no 5 metrów do dna. No jakoś tak by mogło być. Od rzeki. Także vloga kręcimy, ja zrobię snapa. A, wiem co miałem powiedzieć. Dzisiaj jest środa, jak mówiłem. Planujemy tego vloga dodać w piątek, gdzieś, no myślę, 16, panie montażysto. Będzie. Nocka kolejna przed komputerem w studiu. Oczywiście. I jeszcze takie coś mi się przypomniało. Dobra, snap będzie później. Takie, wymyśliliśmy sobie takie intro. Już tam, panie kolego, słyszałem, że gotowe w miarę. Tam jeszcze, no, coś, jeszcze drobne coś tam kosmetyczne poprawki. Na tego vloga, co teraz kręcimy, już powinno być gotowe. Mamy nadzieję. Jeśli nie, to na następny już na pewno. Na 100%. Tak. Będzie tam takie intro, muzyczka. Możecie tam napisać, czy tam się podoba, czy coś zmienić. Chcemy po prostu, żeby było takie rozpoznawalne, żeby nas ludzie z tym kojarzyli. Zaczyna się filmik, wiadomo, tak. Gagro. Zawsze Gagro będzie intro miało. I te vlogi nasze. Zobaczymy, co z tego będzie. Przecież jak mi uciekł, coraz bardziej, ale już kończymy ten kawałek. O, tam z tyłu widać most, niedawno remontowany był, bo już był w kiepskim stanie. Za maszynami to trochę strach. No. Te drogi polne nasze to są niektóre kochane. Bez komentarza. Lepiej się na przyczepie, jak w ciągniku jest. Czy na przyczepie? Bo inaczej się tam lepiej złapać, nie trzepie tak. Jakbym 60 bym tutaj siedział. Perkinsie. Ten Perkins twój tutaj. Jaki mój? Już się znowu zaczyna. W Bednarach ciągle o Perkinsie gadaliśmy, a teraz dopiero się dziwię, że tak mi się ten Perkins pokazał. Ale się o 60 już było. Było. 60. Tak. No to. Niektórzy nie rozróżniają. Pozdrawiamy naszego kolegę, który tam 60 dzielnie walczy. Tak. Może kiedyś pojedziemy tam orać do niego. Mamy w tym roku sam perfekcyjnie zaorał. Tak. A to nie, to ty o drugim myślisz. O drugim? To jego też pozdrawiamy. O. Zresztą wszystkich pozdrawiamy. Każdego, co nas oglądają. Kto nas ogląda i nie tylko. Cały świat. W ogóle jeszcze nie powiedzieliśmy, nas jest tu trzech w kabinie. Nie widzicie teraz, bo mamy jeszcze tutaj superfika takiego. Jak ale... będziemy wysiadać, to wam go pokażę. Tak, nie będziemy ruszać kamery, bo jest chyba, wydaje mi się, ustawiona dobrze. No, okaże się. Zobacz. Według naszych tam ustawień wstępnych, wyliczeń, podstawień do wzoru i wszystkiego. Nie powiem, kto by tutaj nam zaczął, to... No, nie będziemy mówić. Ale no, znamy, wszyscy wiemy o kogo. Kto tu nas zna, to wie, o kim możemy myśleć. Tak. No. I znowu klin, rzeka.
Co ty tak bujasz tym ciągnikiem? Mamy... Ogólnie jest miękka kabina, miękki przód, także nie jest źle. Ale sztywny przód możesz w każdej chwili zrobić. Mogę zablokować, chociaż poniżej 7 na godzinę, z tego co pamiętam, jest zawsze wyłączona amortyzacja. Ale nie używam tego przycisku. Bo jedziemy 11. No nie, ale no po co? Jak się wyłączy poniżej 7, no to dobra, ale... Nie ma sensu. Mam wyłączyć, żeby nas tu po dziurach... No żeby się głową trzymali. Jeśli tam byłby tur czy coś, no to ten przód czasami trzeba, no różnie, czasami trzeba zblokować samemu, czasami automatycznie to jakoś, bo w stanie obciążenia wszystko siedzi. Ale my tu nie używamy tego, jest, dobrze, niech będzie. Nie ma sensu komplikować. Tak. Tutaj widzę, kukurydza trochę schodzi, normalnie jakby poznaniakiem ktoś posiał. Bo były u nas gradobicia, troszkę tam na ziemię poleciało i widzę, że zieloniutko miejsce jest. Tutaj jest właśnie takie miejsce, że muszę ją troszkę podnieść na koła. Bo robi kopce. No co, przy końcu byśmy wysiedli, trzeba będzie się żegnać. Myślę, że tak. Mamy ponad 20 minut. Piszcie tam naprawdę, o czym wam opowiadać, bo jest czasu opór. Tylko trzeba mieć o czym. Bo tak cały czas sami z siebie to będzie ciężko. Drugi vlog, także jeszcze nie jesteśmy oswojeni tak z tą branżą, że tak powiem. Coś jeszcze miałem mówić. Wiem, że zapomniałem. Przypomnę pewnie sobie, jak skończymy. To powiedz w następnym, zapiszemy i w następnym powiem. No w sumie tak. Także co, żegnamy się z wami. W kabinie się żegnamy, w kabinie jeszcze. Spotkamy się jeszcze na zewnątrz. Wysiądziemy. I na tym skończymy na dzisiaj. Pokażemy jeszcze te klimki nasze ukochane. No to widać, jak zawracam pewnie, że to są klimki. No to nic, to nie będziemy przedłużać, trzymajcie się, to później. Może nas być bardzo słabo słychać, bo fest wieje, ale spróbujemy. Tak wygląda zestawik od tyłu. Od spodu też pokażesz? Tak, tylko musisz podnieść. Ci dam. Ten kawałek skończyliśmy. Tak. Tu widać, jak jest ruszone głęboko, miękko. Można siać bezorkowo. No i to by było na tyle. Tutaj w koło. Robimy jeszcze kółeczko. Trzeba wsiadać do kabiny, bo zimno. Tutaj pokaż, jak mruczy. O, kolegę jeszcze pokaż. O, jeszcze kolegę miałem pokazać. O. Tutaj mruczy, a tutaj proszę bardzo już wsiadam. Tu jest nasz kolega, wierny towarzysz, zawsze i wszędzie z nami. My uciekamy, do zobaczenia. Siemanko, trzymajcie się.